10 najgorszych kierunków studiów, 10 geografia, choć dla wielu ludzi bardzo ciekawa, to bardzo mała przydatna, jeżeli chodzi o karierę zawodową. Geografia jest też najczęściej wybieranym dodatkowym przedmiotem na maturze. 9. Filologia klasyczna to kierunek, w którym możemy nabyć niesamowicie przydatną wiedzę na temat starożytnej greki i łaciny, czyli języków, które są wymarłe, a nie, przepraszam, łacina jest językiem urzędowym w Watykanie, więc po takich studiach możecie się porozumieć z co najmniej 1000 ludzi. O, albo zajmować się nekromancją, czy czymś takim. 8. Dziennikarstwo jest kolejnym zawodem, do którego nie potrzeba studiów. W dodatku bardzo dużo ludzi żałuje wyboru dziennikarstwa, co wiąże się z tym, że uczy się tam praktycznie samej teorii, polityki, historii. Mało jest konkretnych umiejętności, które mogą przydać się w zawodzie. Koniec końców kończysz studia i nie masz żadnego doświadczenia w tym fachu. 7. Politologia jest jedną z nauk społecznych, głównie zajmującą się polityką. Ciężko znaleźć inny fach wykorzystujący umiejętności nabyte na tych studiach niż polityk, a najlepsze jest to, że żeby oszukiwać i manipulować ludźmi, nie trzeba iść na studia. Stąd też jest bardzo dużo ludzi bezrobotnych w tym zawodzie, a może to właśnie oni mogliby zmienić Polskę na lepsze. 6. Bibliotekoznawstwo. Ludzie idący na ten kierunek idą tam chyba tylko z braku pomysłu na ciekawe życie i chcą je spędzić między regałami. Same studia są według opinii dosyć łatwe. Prawdziwa walka zaczyna się dopiero, gdy trzeba będzie szukać pracy, a znalezienie dobrze płatnej pracy to tak jak wygrać w totka. 5. Europeistyka. O pracy w europeistyce wciąż krążą legendy, mroczne historie, które w niektórych miejscach nie wypada mówić głośno, zwłaszcza wśród studentów owego kierunku. Kiedyś zebrało się kilkunastu wybitnych myślicieli, ludzi, którzy osiągnęli naprawdę sporo w swoim życiu. Zaczęli oni rozmyślać nad przeróżnymi problemami współczesnego świata, a przede wszystkim o tym, do czego może się przydać europeistyka. Prawie 60 godzin nieustającej intensywnej pracy, a efekty takie, jak umiejętności po tym kierunku, czyli żadne. 4. Pedagogika. Od kiedy niemal wszyscy w naszym kraju mają internet, a do tego tablety, smartfony i konta w LOL-u, oraz od kiedy Xbox nie brzmi już jak nazwa schorzenia, którym można zarazić się drogą kropelkową, dawne sposoby spędzenia wolnego czasu odeszły w niepamięć, dzięki czemu możemy się pochwalić ujemnym przyrostem naturalnym. Oczywiście wpływają na niego również emigracje oraz fakt, że na dziecko stać chyba tylko tych zarabiających średnią krajową, której, tak jak jednorożców, nikt nigdy nie widział. W każdym razie liczba nowych szkół jest wprost proporcjonalna w Polsce do liczby nowych wielkich zlodowaceń, a absolwenci pedagogiki lądują na bruku. Albo z powrotem w domu u rodziców, gdzie opanują trudną sztukę przeżycia przez miesiąc na 5 kawałkach chleba z musztardą i trutce na szczury. 3. Zarządzanie. Jeden z bardziej obleganych kierunków na studiach. Kto przecież nie lubi rządzić ludźmi? Może po studiach zostaniesz kierownikiem? Pieniądze, szybkie kobiety, piękne samochody. Na studiach mnóstwo ekonomii, statystyki, a do tego prawo. Brzmi jak całkiem solidny zestaw, jednak prawdą jest, że to bardzo często uczęszczany kierunek i jest solidny nadmiar ludzi, a na ich miejsce jest jeszcze spora kolejka chętnych. 2. Antropologia kultury. Jest to nauka badająca, jak działa kultura, rządzące nią prawa, historyczna zmienność i etniczną różnorodność kultur. Czyli podsumowując, raz na 500 lat wystarczy napisać książkę o każdej kulturze, w paru zdaniach napisać, co się zmieniło, dopisać, czy przetrwała, czy nie, i zapotrzebowanie społeczeństwa na antropologów zostało zaspokojone. 1. Jest wiele nieprzydatnych kierunków, jest wiele rodzajów studiów, które niczego cię nie nauczą. Są takie, po których co najwyżej będziesz mógł odbyć pasjonującą rozmowę o poglądach jakiegoś tam filozofa. Studia gender jest to kierunek zajmujący się płcią kulturową. Możemy tam dowiedzieć się trochę o transseksualizmie, transgeneryzmie czy androgynii, czymkolwiek ona jest, oraz dowiedzieć się, że żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie. Jestem pewien, że gdyby inkwizycja wciąż działała jak w średniowieczu, osoba, która by znalazła pracę w zawodzie po studiach gender, zostałaby spalona na stosie, uznana za wiedźmę i wykluczona ze społeczeństwa na następne 666 pokoleń. Niestety takiej pracy nie znajdzie, bo jej nie ma. Albo na szczęście. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!